Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. I standardowo chciałem podziękować za tak ogromną ilość wyświetleń i łapek w górę pod poprzednim materiałem. To bardzo motywuje do dalszego nagrywania, no i pomaga w rozwoju kanału, więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również Wam do gustu przypadną i że będziecie pamiętać o ich regularnym oglądaniu, komentowaniu i ocenianiu. Tak czy siak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wypowiedziałem wojnę Austrii, która miała sojusz z połową cesarstwa, więc w zasadzie teraz walczę z tymi wszystkimi małymi gówniakami w cesarstwie. Też zapewne się zastanawiacie, dlaczego mój głos brzmi tak, a nie inaczej. No cóż, o tym wspominałem przy okazji mojego infodźwiedzia, który ukazał się dzisiaj zamiast odcinka planowanego z CK2. Przepraszam, że tak wyszło raz jeszcze, no ale niestety nie miałem na to wpływu. Mój głos, no teraz troszeczkę się już ogarnął, w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, ale dalej, jak słyszycie, nie jest to samo, co kiedyś. No dalej nie ma tej, nie wiem jak to nazwać, werwy, chyba tak to się nazywa prawidłowo w języku polskim. Często tak jest zresztą, że ja wiem, jak po angielsku dane słowo idzie, jak ono się wymawia, tak? A nie potrafię tego słowa powiedzieć po polsku, że jakoś nie znajduję polskiego odpowiednika jakiegoś słowa. Co jest w sumie dziwne, bo jestem Polakiem i uważam się za typowego Polaka, takiego typowego Polaka Janusza, więc powinienem mimo wszystko umieć mówić w języku polskim, czyli naszym ojczystym. No ale jest jak jest. Mam nadzieję, że jakość mojego głosu Wam nie przeszkadza aż tak bardzo. No mimo wszystko zdecydowałem się, że no muszę nagrać tę Europę dzisiaj, no bo jakbym Europki nie nagrał, to bym pewnie spotkał się z taką falą hejtu, że bym tego nigdy nie ogarnął, dlatego teraz oglądacie, jak staram się pokonać tę armię Cesarstwa Świętego Romana, ponieważ to jest Holy Roman Empire, czyli Cesarstwo Świętego Romana, taki tam żart jest jeszcze z czasów legendy o Wielkiej Polsce. Możemy zainwestować w nową ideę, no ale znów, ja nie chcę tej idei. Po co mi ta idea? Po co mi to? Na co to komu? Tak? No bo biorąc pod uwagę, że i tak potrzebuję punktów administracyjnych na korowanie, i tak będę musiał, będę musiał korować bardzo dużo prowincji, no bo będę korował Mantułę, którą w tej wojnie zjem, będę korował Augsburg, któremu zabiorę 3 prowincje, no ogólnie będę korował naprawdę dużo prowincji, no to po co ja mam brać kolejną ideę, proszę, administracyjną. Też pisaliście w poprzednim odcinku, raczej pod poprzednim odcinkiem, że zgałkaniłem tanie wojnę, no bo jak walczyłem z Otomanami, to mogłem wziąć jeszcze tereny od Tunezji itd., itd. Nie, definitywnie nie. Tunezja ma takie jakby idee, które sprawiają, że korowanie ich jest o 50% większe i bez punktów administracyjnych, a ja tych punktów administracyjnych nie miałem, ponieważ no, przeznaczyłem je na korowanie Bałkanów, widzieliście same Bałkany, ile mnie punktów kosztowały, tak jak na samo korowanie Bałkanów naprawdę mnie zabolało. I gdybym wziął jeszcze Tunezję, to miałbym teraz overextension, no ogromne, po prostu ogromne, a ja nie chcę mieć overextension w momencie, kiedy kieruję się do wojny z Austrią, która właśnie teraz chyba przegrywa bitwę. Bitwę w Wiedniu. Więc nie będzie tutaj wyzwolenia Wiednia. Wojska austriackie nie dojdą tutaj na czas, przy czym dojdą to śmieszne słowo. Ja tutaj podeślę jeszcze ewentualnie to 48 tysięcy żołnierzy, które mam nadzieję dojdzie tam na czas. No, dobiegło, ale niestety nie na czas. Mimo wszystko armia, połączona armia austriacko-augsbursko-nurembersko, jakaś tam chyba... Nie, to chyba wszystko. Augsburgo-Nurembersko-Austriacka właśnie teraz żegna się ze swoim życiem. My dobijamy jeszcze te prowincje Linz, żeby przypadkiem Austria tutaj nam nie robiła żadnych armii na naszych plecach, zaś naszą armię 32-tysięczną, no wysyłamy tutaj do prowincji, które Mantua imperialistycznie postanowiła nam gdzieś tam kiedyś zabrać. Dwie armie po 32 i 31 tysięcy żołnierzy odpowiednio stoją na terytorium Augsburga. Głupi kraj zbudował 3 forty w 3 jednych prowincjach, jak posiadał. Jest to smutne, bardzo smutne, ale cieszy mnie fakt, że kolonia, czyli mój sojusznik, od północy wbija się w Bredę. W Bredę, której nie zabierzemy w tej wojnie, ponieważ jest okupana przez kolonię, ale mimo wszystko jestem zadowolony z tego, że kolonia w tej wojnie bierze udział, ponieważ w momencie, kiedy macie sojusznika w swojej wojnie, to jak będziecie pisować i będzie wam to dawać agresywną ekspansję, to z tym sojusznikiem będzie dostawać mniejszą agresywną ekspansję, z racji, że on z wami jest w tej wojnie. Więc warto pamiętać o tym, żeby zawsze swoich sojuszników wołać do wojen, jeżeli jest w ogóle taka możliwość. I oczywiście, jeżeli gracie w środkowej Europie, no bo w innym wypadku, jak tam gracie daleko w Japonii, to nie ma sensu, bo tam i tak pojęcie agresywnej ekspansji nie istnieje, tam podbijacie co chcecie. Zresztą widzieliście to na naszej serii, czyli naszej, mówiąc, mam na myśli mojej Ignacego, z Japonii właśnie.
Dobra, nawracam w kolejne prowincje, bo mam aż trzech misjonarzy. Szkoda, że nie mam już obrońcy wiary katolickiej, ale no wiecie jak jest. Gdybym odpowiedział na wezwanie Nassau, no bo straciłem obrońcę wiary katolickiej właśnie przez Nassau, które chciało mnie wezwać do wojny bodajże z jakimś krajem tutaj protestanckim. No tak czy siak, no jakbym nam poszedł, no to teraz bym musiał prowadzić tę głupią wojnę dla głupiego cesarza, którego ja chcę po prostu zmasakrować. Ja chcę go zmasakrować, chcę go zniszczyć, ja nie chcę mu pozwolić na żadne jego imperialistyczne zapędy w kierunku cesarstwa. Nie chcę, żeby on jednoczył cesarstwo. Ja chcę, żeby cesarstwo było w powijakach, więc dlatego nie odpowiedziałem właśnie na jego wezwanie. Dobra, Mantua chcę już spisować. Wydaje mi się, że ona mi odda to, co ja chcę, czyli chcę po prostu jej prowincję plus jej złoto. Ma tego złota całkiem sporo. Złoto przeznaczę na moją armię, która jak na razie widzę jest na minusie. Znaczy, moje złoto jest na minusie przez to, że moja armia jest jaka jest, więc spisujemy z Mantuą. Mantua już nie istnieje. Rezerwat przyrody w Mantui został zmasakrowany. My zaś możemy przystąpić do operacji korowania tej prowincji, co będzie nas kosztować 324 punkty administracyjne. Naprawdę dużo, a wynika to z tego, że no, Mantua to jest 39 developmentu, dlatego tak długo czekałem na w ogóle jakiekolwiek agresywne ruchy względem właśnie tego malutkiego kraju, ponieważ jak mówiłem, on jest mały, ale bardzo bogato developmentowy. No i zabierając tę jedną prowincję, teraz tak naprawdę cofnąłem się w rozwoju pod względem administracyjnym o jakieś kolejne 5-6 lat, no bo tyle mi zajmie pewnie ponowne naładowanie tych punktów. No bo dobra, może troszkę przesadzam, może rok, no ale mimo wszystko cofnąłem się w rozwoju przez to, że muszę korować tę głupią Mantuę, na której ustawię żołnierzy, tak dla pewności, że tam żaden bunt mi nie wybuchnie. To 48 tysięcy żołnierzy oczywiście wyślemy teraz tutaj do zmasakrowania armii, która jakimś cudem z Augsburga się wycofała i oblega mój Salzburg. Być może Burg ich tam przywołał, nie wiem, nie wnikam. Wiem tylko tyle, że dostaję jeden stabilności, które wynika z tego, że mam bardzo dobrego pana, który jest doradcą na poziomie trzecim, a dzięki temu dostajemy takie co jakiś czas bonusy z eventów, które dają nam albo 50 prestiżu, albo 1 stabilności. To wynika właśnie od tych doradców na poziomie trzecim, dlatego warto ich trzymać, jeżeli tylko ma się ku temu okazję. Jeżeli pieniądze nam to pozwalają, to warto o nich pamiętać. Dobra, możemy zyskać 10 prestiżu albo 5 devotion. Oczywiście bierzemy 10 prestiżu, ponieważ devotion i tak mamy na maksymalnej wartości. My zaś wysyłamy kolejnego misjonarza na kolejną misję nawracania kolejnych prowincji, zarówno ortodoksów, czyli prawosławnych, jak i sunnickich, czyli głupich muzułmanów. Głupich muzułmanów, którzy gdzieś tam na dawnym terytorium ottomańsko-mamelucki się znajdują. Dobra, 32 tysięcy żołnierzy z Konstantynopola możemy również podesłać tutaj na pole bitwy. Przy okazji też warto zauważyć, że gdzieś tutaj niedaleko w Edirne wybuchł nam bunt, więc wypadałoby go zmasakrować. Nawet byłbym skłonny dać mi lidera w tej armii, ale z drugiej strony no, mieć teraz punkty militarne na minusie, nie ma sensu. Nie ma sensu kompletnie. Zamiast tego skupimy się na niszczeniu poszczególnych tutaj podludzi, którzy myślą, że mają jakiekolwiek siły, jakąkolwiek władzę w tym regionie. Podczas tak naprawdę wiemy, że jest to nieprawda, ponieważ taki Brabant to jest kraj, który istnieje tylko teoretycznie i który w zasadzie już teraz pewnie chciałby się poddać. Czy taki Brabant chciałby się poddać? Oczywiście, że chciałby się poddać i ja nad powiem więcej. Ja bym temu Brabantowi nic nie zabierał, no chyba, że kolonii bym coś oddał. No bo w sumie po co mnie tutaj coś od Brabantu? I tak w tym nie będę graniczył. Agresywna ekspansja mimo wszystko mnie nie interesuje, w szczególności w tym bardzo, bardzo bogatym regionie. Więc wydaje mi się, że White Peace z Brabantem jest jak najbardziej sensownym pomysłem. Ponadto jest evencik technologia militarna plus 10%. Biorę militarną, ponieważ ja mam i tak bardzo dużo punktów militarnych, więc o 10% większa technologia wcale mnie nie rusza. Z czym jeszcze walczymy? Walczymy z Bretanią, która gdzieś tutaj się znajduje. No to jest gówno, to jest coś, co nie istnieje tak naprawdę. To jest państwo, które istnieje teoretycznie, więc tam nawet mojej armii wspaniałej nie będę wysyłał, żeby ona się tam przed jakimś syfilisem nie zaraziła. Ponadto walczymy jeszcze z czym? Z Florydą. No dobrze, no to nas też nie obchodzi. Floryda swoją drogą jest kolonią Brytanii właśnie. To jest interesujące. Z Augsburgiem, z którym spisujemy na naszych zasadach, Trierem, Nurembergią. Cóż, no Nurembergia to jest ten tutaj malutki kraj, no i jego też nie będziemy zawierać, bo to jest jednak bardzo dużo developmentu. To jest jedna prowincja, która ma 36 developmentu, więc korowanie tego byłoby naprawdę tragiczne. Ja tego w ogóle zabierać nie chcę. Zamiast tego, no, skusiłbym się na zabranie może prowincji Trieru, ale tutaj też pytanie, czy ja chcę prowincję Trieru. Najbardziej mi zależy na prowincjach austriackich, no i augsburskich, no bo one są tutaj najbliżej i najszybciej mogą mnie skorować. Więc zobaczmy, ile ja mam punktów administracyjnych, ile mam over extension? 31%. Mantua jest w połowie korowana. Jeżeli zabiorę 3 prowincje od Augsburga, to czym to zaowocuje?
czy dostanę na ryj koalicję całego świata. Zacznijmy od tego, że nie mogę zabrać w ogóle całego Augsburga, no bo po prostu nie pozwala mi na to mechanika gry, za dużo to Warscora kosztuje. Więc mogę od Augsburga co najwyżej zabrać jedną prowincję, więc tak też zrobimy. Przy okazji też zabierzemy im pieniądze wszystkie tego świata, ponadto każemy im uwolnić może jakąś nację, no nie stać nas na to, ale no może uda nam się anulować jakieś stosunki między nim a, nie wiem, Nurembergią i może Austrią. Brzmi całkiem spoko, zawsze to darmowy prestiż, więc anulujemy. Zdobywamy jako jedną prowincję, którą oczywiście musimy skorować. 233 punkty administracyjne, 233 punkty administracyjne muszę przeznaczyć na skorowanie Augsburga. No, prowincja bardzo bogata, 39 developmentów, zresztą cała tutaj środkowa Europa, całe te Niemcy, to bardzo bogaty teren. No i korowanie tutaj czegokolwiek jest naprawdę bolesne, dlatego ja tak bardzo zlekałem z uderzeniem w kierunku cesarstwa właśnie. Bo wiedziałem, z czym to się je, wiedziałem, jak to się skończy, wiedziałem, że to jest naprawdę straszna rzecz, że to jest coś, z czym nie warto rozmawiać bez punktów administracyjnych, a ja tych punktów no obecnie nie posiadam, po prostu nie posiadam tych punktów, no i raczej nie będę ich posiadał przez bardzo długi czas, ponieważ mój obecny papież to jest papież, który ma statystyki 3-2-3, no niby nie jest źle, ale mogło być lepiej. Przy okazji też no nie mam wciąż tego doradcy, który zwiększa o 3 punkty administracyjne, a to z tego względu, że jak widzicie mam tego... znaczy tę kolesiówę, która ma tutaj plus 2 z tego względu, że ona jest tańsza o połowę, no bo jest jakąś tam kobietą z historii. Ona jest kobietą, która dołączyła do mnie z eventu, który pochodzi z DLC-ka Podróż w historii, czyli Kobieta w historii. Dobra, to był nieśmieszny żart, tak, wiem, moje żarty w ogóle nie są śmieszne, w ogóle niedźwiedziu, przestań obrażać wszystkich, przestań w ogóle hejtować, przestań tutaj być niedźwiedziem, bo nie można ciebie oglądać. No to nie oglądajcie, nikogo do tego nie zmuszam. Dobra. Wysyłam kolejną armię, tym razem do Bery, do prowincji Bery, która jest moją prowincją, która jakimś cudem znalazła się pod okupacją Austrii, więc wypadałoby zrobić z tym porządek, na przykład masakrując armię Bretanii, która stoi po drodze. Proszę bardzo, Rethel padło, a ja gdzieś mam buntowników. Buntownicy są niedaleko mojej 32-tysięcznej armii, która na szczęście nie wyruszyła na front, więc mogę się to jeszcze bawić w poszczególne rzeczy. Sundgau padło. Sundgau to jest moja prowincja, z tego co pamiętam, prawda to? Na pewno, bo to jest moja prowincja. To jest prowincja, która znajduje się tutaj i która była pod okupacją austriacką. Na szczęście ją odbiłem, więc ruszamy do Trieru. Trieru, który może również będzie chciał spisować z nami. Halo, halo, drogi Trieru. Trierusan? Trierusan nie chce z nami spisować, to jest imperialistyczne. Jakim prawem Trierusan nie chce z nami spisować? No, nie wnikam. Wiem tylko, że Württembergian Revolutionaris, czy jakoś tak, tutaj wybuchli, co jest też bardzo dziwne. Dlaczego oni tutaj eksplodowali? Jakim prawem w ogóle? Mamy militarną technologię Ahead of Time. No i ktoś się pytał, dlaczego niedźwiedziu nie bierzesz tej technologii Ahead of Time, że ja tego nie rozumiem, napisał ten komentator. Ja nie rozumiem, dlaczego tego nie bierzesz. Przecież no i tak masz dużo punktów militarnych, więc dlaczego tego nie bierzesz? Dlatego, że rozwijanie prowincji pod względem tutaj militarnym zwiększa development tej prowincji. A jeżeli na przykład widzicie tutaj dobije do 20 developmentu, to się odblokowuje kolejny box tak zwany na budynek. Czyli po prostu będę mógł więcej budynków postawić na terytorium mojego wspaniałego kraju. Po prawdzie teraz mój kraj nie jest już tak wspaniały, nie jest to już kraina mlekiem i miodem płynąca, no bo pieniądze mi się kończą. Ogólnie jest syf i zgrzytanie zębów, ale mimo wszystko Warto podblokowywać te prowincje pod względem właśnie kolejnych możliwych budyneczków, które po prostu pomogą mi w dalszej części rozgrywki, która będzie trwała jeszcze przez prawie, a raczej ponad jeszcze 100 lat, więc wydaje mi się, że zainwestowanie w budyneczki jak najbardziej się opłaca, a żeby te budynki stawiać, no trzeba mieć więcej developmentów w danych prowincjach, a te developmenty rozwijamy poprzez właśnie używanie naszych punktów. Najlepiej używać punktów militarnych w tym celu, no bo właśnie tych mamy najwięcej. Mam nadzieję, że to w miarę wytłumaczyłem. Dobra, lecimy dalej, musimy zmasakrować armię Bretanii, chociaż nie wiem, czy można to w ogóle nazwać armią, to jest w ogóle jakaś żenada, a nie armia. Trier to niedługo upadnie, on ma ten bonus, że on ma naprawdę dobrą fortecę w tej swojej jednej prowincji, no ale mnie to w ogóle kompletnie wręcz nie obchodzi. Jakim cudem w ogóle Wiedeń jest oblegany przez cokolwiek? Jak do tego doszło? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Nie wiem, ale wiem, że no Austria zrobiła się imperialistyczna, no tak się po prostu nie robi. Tak nie powinno to wyglądać. To jest po prostu imperializm. Po prostu imperializm. Tak się nie powinno robić. Jakim prawem ona próbuje odbić mój Wiedeń, mój etniczny Wiedeń? No dobra, zobaczymy, czy ona da sobie radę z 32-tysięczną armią Papal State'u, która jest bardzo dobrze zdyscyplinowana, ma bardzo dużo morali, mniej po prawdzie od Austriaków, ale dalej jest to naprawdę sporo. I skoro tak patrzę na te morale, to zdaję sobie sprawę, że kolejną ideą, jaką wezmę, będzie idea chyba defensywna, z tego względu, że no jak widzicie, po prostu nie za bardzo
przewyższa moich wrogów pod względem właśnie morali, co mnie bardzo boli, ponieważ ja chciałem przewyższać ich w każdym możliwym celu, czyli zdaniu. Okej, nie mogę zabrać tych prowincji, bo ich nie skoruję, co jest dziwne, że ja ich nie mogę skorować. No, nieważne, nieważne. Ważny jest fakt natomiast, że nie mogę skorować, bo nie sąsiaduję. No, przede wszystkim, no, jakoś nie zauważyłem tego, że nie sąsiaduję z nimi. Nie wiem dlaczego. No, nieważne. Anulujmy im tutaj wszelkie stosunki. Zabierzmy wszystkie pieniądze tego świata. Zabierzmy im również godność. I każmy im uwolnić Palatynat. Ponadto, zabierzmy im Warrepsy, no i powiedzmy im do widzenia. Ewentualnie mogą jeszcze zrzec się jakichś tam, nie wiem, korów albo coś w tym stylu, halo? Nic z tych rzeczy, więc no, do widzenia Państwu. Dziękuję za miłą wojnę. Spisowałem z Trierem, co oznacza, że pozostałem w tej wojnie już tylko z Austrią, Bretanią i Nurembergiem. Nurembergiem, która znajduje się tutaj zaraz obok, więc my ją sobie będziemy po prostu oblegać. Może ta Nurembergia swoją drogą chce Whitepeace'a. Może ogarnęła już, że to jest jej koniec, więc droga Nurembergio, oczywiście, że chcesz Whitepeace'a. Ja od tej Nurembergii kompletnie nic nie chcę. Co zaś tyczy się Bretanii, no to cóż, no ona pewnie nie chce Whitepeace'ować, z tego względu, że ja tam nie stoję armią. Gdybym ustawił się armią na ich forcie, to wtedy mógłbym ich zmusić do Whitepeace'a, ponieważ pamiętajmy, że Warscore też dostajemy za to, że nasza armia w ogóle stoi na tym forcie, ona już go oblega, to wtedy ten kraj już jest bardziej skłonny do pisowania. Jak tam korowanie prowincji? Mamy 31% overextension wynikające z Augsburga. No, wydaje mi się, że mimo wszystko to już jest ten moment, w którym powinniśmy powoli żegnać się z Austrią. Zapewnienie Wiednia i wszystkich powstałych prowincji będzie nas kosztować 79% overextension, co oznacza, że byśmy tego overextension mieli ponad 100%, a to oznacza bunty. Ja wszystko, czego nie chcę, to tak naprawdę wszystko, jeżeli czegoś nienawidzę w tej grze, to właśnie buntowników, więc na razie poczekam po prostu, aż sytuacja z korowaniem moich prowincji się uspokoi w moim kraju. I dlatego zwiększymy sobie prędkość gry na piąteczkę. Poczekamy, aż korowanie się zakończy, przy okazji też zbiorą się punkty administracyjne, a potem zabierzemy całą Austrię, przyłączając jej byłe etniczne ziemie do naszego imperium miłości, radości, szczęścia, dostatku, no i po prostu pieniędzy, jak widzimy, ponieważ powoli pieniążki się zbierają. Ansbach wielki i potężny gdzieś tam nam powstał, gdzieś coś tam podbił, stał się jakimś wasalem czegoś, wasalem Czechów. W ogóle Czechy tutaj stają się naprawdę dużym powerhousem, co mnie troszeczkę niepokoi, bo mam tutaj zaraz przy wschodniej granicy, raczej wschodnio-północnej granicy, mam dwa bardzo duże powerhousy. Jednym jest Commonwealth, drugim są Czechy. Commonwealth swoją drogą ma sojusz z Węgrami, Rygą i Gruzją, co też mnie irytuje, ponieważ przez to nie mogę rozbroić Węgrów na czynniki pierwsze. No chyba, żebym ich zwasalizował, ale ja nie chcę ich wasalizować. Ktoś pisał w komentarzach, żebym zobaczył właśnie opcję wasalizacji, żebym wasalizował pokojowo. No niby mógłbym, ale ja nie widzę sensu na tym poziomie rozgrywki w tym roku wasalizować cokolwiek. No chyba, że byłoby to Nassau. Nassau bym chętnie zwasalizował, my którym, że Nassau się nigdy nie zgodzi na wasalizację, bo ja już mam dużo agresywnej ekspansji, a jak zabiorę to, co chcę zabrać, a chcę zabrać naprawdę sporo, to ta agresywna ekspansja tak mi wyskoczy, że cały świat na mnie ruszy, ale jestem to gotowy. Jestem gotowy na koalicję całego świata, ja ich wszystkich przyjmę w swoje ramiona, ja ich wszystkich zmasakruję wręcz. Dobra, mamy buntowników. Buntowników w Rozedzie. Rozeda, to już wiem, gdzie to jest u Mameluków, prawda? Prawda, to jest u Mameluków, więc no ruszamy tam armią, szybko masakrujemy, co możemy masakrować, no i mówimy im do widzenia. Teletobisie mówią papa, jak to mówi. Przysłowie, to 7 tysięcy żołnierzy w ogóle, które stoi w Persji, to on tam stoi chyba tylko po to, żeby się użyć od murzynów, jak żyć w lasach, bo nie widzę innego przeznaczenia dla nich. Tracimy jeden stabilności, ale tracimy też jeden inflacji, albo zyskujemy 3 inflacji. No dobra, wolę stracić to jeden stabilności mimo wszystko, więc lecimy. Lecimy, lecimy, masakrujemy buntowników kolejnych, conversion successful, czyli udało nam się nawrócić kolejną prowincję, wysyłamy więc kolejnego misjonarza na kolejną misję, bla 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 i tak dalej. Chyba udało nam się skorować Augsburg, chyba na pewno, mamy 300 punktów administracyjnych, co oznacza, że chyba możemy też spisować z Austrią, zabierając jej przy okazji też wszystkie w zasadzie pieniądze tego świata, standardowo, bo należą etnicznie do nas. Ponadto, no, Force Legion to nie jest coś, co chciałbym teraz zrobić. Sundgau, no mógłbym im kazać zlec się tego kora, no dlaczego by nie w sumie, nie? Czy oni mają już w ogóle jeszcze jakieś kory gdziekolwiek? U mnie tylko. No to nawet nie chcę ich wasalizować, niech staną się integralną częścią mojego kraju. Droga Austrio, witajmy w wielkim powerhouse o nazwie Papal State. Dzień dobry, miło było Cię poznać. Okej, zatrzymujemy na chwilę grę, ponieważ musimy ogarnąć kilka bardzo ważnych tematów. Przede wszystkim religia. Oni są reformed, więc będzie trzeba ich nawracać, ale to nie jest aż tak straszne, jak mogłoby się wydawać. Zaczniemy od pierwszej rzeczy, czynności, czyli zredukujemy War Exhaustion. Redukcja War Exhaustion sprawiła, że korowanie tych prowincji jest nieco tańsze. Zaczniemy od Wiednia. Potem zaczniemy od
znaczy przejdziemy do Ostmarchu, a gdy te dwie prowincje się skończą korować, lub gdy uzbieramy odpowiednią liczbę punktów administracyjnych, to przejdziemy do korowania Linza, no i Steiermarku, co sprawi, że nasze overextension spadnie do zera. Innymi słowy, udało nam się zjeść całą Austrię. Austria imperialistyczna już nie istnieje. My zaś widzimy, że mamy dużo agresywnej ekspansji, aczkolwiek koalicja raczej zbyt potężna nie powstanie. W szczególności, że Polska do tej koalicji dołączyć nie może, więc jak na razie żyjemy, po prostu. Dostajemy też 27 tysięcy manpowera z eventu, no i dostajemy buntowników w Płodiwie, śmieszna prowincja, zawsze mi się będzie śmieszyć ta nazwa, oraz w Tarnowie, czyli w prowincjach bułgarskich tak naprawdę. Nassau żąda, ono żąda od nas, żebyśmy oddali prowincje austriackie, na co my mówimy, chyba cię pogrzało. Natomiast buntownicy w prowincji Kair, tak Kairo, czyli to jest Kair, w Kairze mówią również teletubisią papa. Okej, okay. W Tarnowie wygraliśmy, w Kairze wygraliśmy, wygraliśmy też w Płodiwie, a raczej wygramy za chwilę w Płodiwie, wygraliśmy w Płodiwie, więc idziemy do tej prowincji, odbijamy ją z rąk buntowników. I czekamy, czekamy, ponieważ jak na razie nie mamy zbytnio nic do roboty. No, możemy ruszyć na Francję, ale bez punktów administracyjnych walka z Francją, no głupia rzecz. Ponadto mają oni ten głupi sojusz z Czechami, a te Czechy z kolei mają sojusz z Kolonią i Mainz. No i to jest takie, no głupie, no. Taki, powstał taki łańcuszek wzajemnej adoracji. Co mnie bardzo boli. Bo normalnie, no to, no nie wiem, no kurde, no nie wiem co mogłem zrobić. Ja bym chętnie te Czechy zmasakrował, tylko pytanie, czy ja mam szansę z Czechami i Francją równocześnie, czy na pewno mam szansę, tylko czy ja chcę taką wojnę prowadzić? To jest właśnie pytanie klucz. No wydaje mi się, że mimo wszystko chcę, no ale z drugiej strony, no właśnie, no właśnie. Mamy też tutaj Szwajcarię do ściśnięcia. Szwajcaria, która nie ma żadnych sojuszy i której może mógłbym wypowiedzieć wojnę z miejsca. Co w sumie jest dobre. Bym też walczył z cesarzem. Cesarz ma sojusze z czym? Z Wielką Brytanią, Alzacją, Aachen, Saksonią i Lisz. No ta Wielka Brytania troszeczkę mnie przeraża, tutaj nie będę ukrywał nawet. No ale mimo wszystko, no wydaje mi się, że Szwajcarię trzeba w końcu zmasakrować, bo to taki rezerwat przyrody w samym środku mojego kraju. No tak się nie robi, tak się nie robi. Więc pomyślmy, czy my chcemy Szwajcarię masakrować? No jeżeli chcemy, to i tak musimy zabrać im tutaj military access. Nie chcemy tracić 5 stabilności. Też zaczniemy korować State Mark. No może tak, poczekamy aż skorują się te wszystkie prowincje. I potem ruszymy na Szwajcarię. Zmasakrujemy Szwajcarię, będziemy walczyć też z Wielką Brytanią, dlatego w tym celu musimy zreformować naszą flotę lekko. Nasza flota, która znajduje się tutaj, ona chyba jest już nieco zacofana, więc wypadałoby zanurkować tutaj i zobaczyć, czy możemy ją awansować na kolejny poziom. Możemy, możemy, ale tylko 3 statki. No, niech będzie, niech będą i 3 statki. 3 statki zawsze coś, prawda? Dobrze wiedzieć, że przynajmniej jesteśmy dobrzy, jesteśmy aktualni, jeżeli chodzi o naszą flotę. To jest naprawdę miła wiadomość, no bo to oznacza, że taka Anglia nie za wiele nam zrobi, jeżeli wpłynie na nasze Morze Śródziemne, ponieważ nasze lekkie statki będą tutaj porównywalnie siłowo z ich karakami. Oczywiście karaki dalej mają więcej HP i ogólnie są lepsze do wszystkiego, ale na Morzu Śródziemnym moja masa statków może wygrać z flotą Wielkiej Brytanii, więc wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest zaatakowanie tej Szwajcarii i w końcu przyłączenie jej ziem do moich etnicznych ziem. Ponadto korowanie niektórych prowincji już niedługo się zakończy. Jak widzimy tutaj Wiedeń, no powoli idzie w kierunku jedynym słusznym, czyli w kierunku przyłączenia się do moich etnicznych ziem. My dalej będziemy tutaj zwiększać swój missionary strength w niektórych prowincjach i będziemy zwiększać technology cost o 5%, z tego względu, że no moim zdaniem w mojej sytuacji missionary strength bardziej mi się przyda, w szczególności, że ja wciąż mam tutaj bardzo dużo sunnitów na moim terytorium, chociaż no mniej niż kiedyś, no i też niedługo Mekkę nawrócę, to w ogóle będzie śmieszne. Też trzeba byłoby się do tej Mekki jakoś dostać. Kombinuję nad jakąś wojną, żeby tutaj jeszcze na wschód pójść i do tej Mekki dojść, czyli wypowiedzieć wojnę temu Medlibari na przykład, które jest w Unii Personalnej z Kafą. Kafą, Kafa to jest taka jedna tutaj kraina na południu Afryki, prawda? Dokładnie tak, czyli jakbym powiedział wojnę Medlibari oraz Najdowi, na przykład Najdżowi, to brzmi naprawdę dobrze, ponieważ wtedy bym przyłączył do siebie jeszcze te prowincje, do tego jeszcze Hedżat, no i w końcu dostałbym się do swojej Mekki, która tutaj jest odcięta od świata, która jest bardzo ważną prowincją, ponieważ to jest centrum religijne islamu, więc no, moim zdaniem powinniśmy powalczyć o to, żeby się do tej Mekki właśnie dostać. No ale najpierw chyba Szwajcaria mimo wszystko. Najpierw mimo wszystko Szwajcaria, chociaż wydaje mi się, że to zostawiałam do zdecydowania, ponieważ ten odcinek ma już 23 minuty, więc wydaje mi się, że jest wystarczająco długi. Pamiętajcie więc o skomentowaniu odcinka, pamiętajcie o ocenieniu odcinka. Mam nadzieję, że mój załamujący się głos nie był jakoś mega, nie wiem jak w sumie jak to nazwać w sumie. Nie był jakoś mega zły, może tak. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia, być może jutro w kolejnym odcinku.